W aktorstwie jest trochę tak, że jak pokazujesz dupę, ale to nie do końca jest twoja dupa. Czyje to są słowa? Nie mów, że moje. Nie. Twoje. Naprawdę? I wiem, że wszyscy aktorzy porno tak się tłumaczą, ale okej. O co ci? Bo ty ostatnio no, szarżujesz trochę w filmach w dobrym tego słowa znaczeniu, ale co to znaczy? To jest, wiesz, to jest cały czas to samo, o czym rozmawiamy, czyli no to są te no, po prostu maski, które wkładamy i dają nam... Zastanawiam się, co wyciągniesz. Po prostu, wiesz, też te możliwości gdzieś schowania się za czymś i tak naprawdę to jest fajne w aktorstwie. Ja też to bardzo gdzieś tam lubię, bo też poznaję siebie wchodząc w różne role. I sprawdzam cały czas tak naprawdę siebie na wielu poziomach. Wiesz, łamię też jakieś, przekraczam granice, szukam czegoś, wiesz, sprawdzam, czym jestem niezły, co mi w ogóle nie wychodzi. To jest super świat i kocham to robić, ale bywa to kosztowne. Ale przekraczasz też swoje granice tak zwanego wstydu personalnego, ale też niejednokrotnie w ostatnich filmach też no, miałem takie doświadczenia bardzo ekstremalne, które no, gdzieś poszerzają horyzonty i jakby wiesz, twoją samą świadomość, ale z drugiej strony też cię w jakiś sposób no... Kształtują, ale też no, nie zawsze dobrze. No, ostatnio to też poczułem, że już jakieś tam przegięcie w ogóle następuje. Ale w poczekaj, tym, bo ty jesteś człowiekiem, jak który się trochę już, poświęcam. Już otarłeś się o dobre kino, solidne kino, warsztatowe, gatunkowe i też jednak masz w swoim CV parę związków, więc trochę już znasz kobiety. Trochę. No bo nigdy nie możemy powiedzieć, że znamy. Ja jestem ciekaw, co myślała kobieta, mam takie zdjęcie z jednego z filmów, zobaczmy to zdjęcie, co myślała wtedy ta pani. Kasia Zawadzka, brawo. A to trzeba spytać Kasi Zawadzkiej. Zaprosiłem tutaj na kanał. Ale ja pytałem, ja rozmawiałem z Kasią. I co powiedziała? Ona zacytowała kolędę. Maj maluśki. Bez domówień. Ale poczekaj, a to akurat... jesteś ty, czy masz dublera od tyłka? To jestem ja, nikomu nie mów. Ale wiesz, że masz małe problemy dermatologiczne? Wiem. One nie są takie wcale małe. Wiem. Bo sobie powiększyłem na ekranie. Ale to jest właśnie to? Poczekaj, bo ty jesteś z przodu goły. Czy masz tam, nie wiem, plastrami pozaklejane, gazetę przyłożoną? Nie, tutaj, wiem. Tutaj... Masz tam beret? Tutaj miałem, wiesz co... Nie denerwuj się, spokojnie, jesteś u kolegi. Tutaj miałem... Coś tam musiałem rzeczywiście sobie założyć faktycznie. Ale co, no. Ale naprawdę? Tak. A co się zakłada? Bo to są kulisy. Co tam się zakłada? Nie, w twoim przypadku, nie wiem, termos, kubełek? Nie, zakłada się coś takiego, żeby po prostu no, nie latać, że tak powiem, z gołą pamą po planie, tak? To po prostu coś tam się zakłada. Z czym ty powiedziałeś? No gołą pałą po planie. No tak, no tam się po prostu zasłania coś. Już naprawdę ale jak nie to się trzyma? Jak to? Na przystawkę idzie to? Jakieś zamocowania, klamry, no. Jakieś takie chipy? No jest taki, nie gadajmy. Łapasz taki... Czuję, że za długo już to zdjęcie jest w trakcie tej rozmowy i to nie podoba mi, to gdzieś tam dobra. Nie jest w ogóle mój klimat. Nie, dobra, cofam to. Nie, to nie, zamknijmy przestań, to zdjęcie. Nie, ale chodzi można, mi o to, że no. Wiesz, bo ja nie grałem i chyba nie będę grał takich scen. Ciekawi mnie po prostu, jak się czuje aktor. To nie jest łatwe, no. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, a z drugiej strony no mówisz sobie, słuchaj, no takie właśnie rzeczy trzeba robić, przełamywać te bariery, ryzykować, dobrze. Uczyć okay. Się siebie, wiesz. I tak naprawdę jestem zadowolony z tych różnych decyzji, gdzieś tam odważnych, bo no kiedy jak nie teraz, no.